się nie wysyła no, na internet, czego nie można. Ale trudne było. Malowaliśmy farbami na ścianach. Ojej, ale piękne. Co to jest na tym placuszku gliniany, wypalony? Choinka, jakiś kwiatek. I słońce. Robiłaś to wszystko, co widziałaś wokół siebie. Domagało pomocy, no ja udzielałam pomocy i pytań dużo było. Na przykład możesz mi pomóc, albo możesz obciąć to, na przykład to jak jest przyjaźń, obcinaliśmy. Czasami też było tak, że panie nam pomagały, jak nawet nam. Kto gramy, migi, rysunki, pisanie na kartce. Ja wszystkich zmuszę, żeby w następnym roku też był projekt. To byś się zaczął zbierać pieniądze w takim razie. Spokojnie, mam z komunii odłożone. Za rok, gdyby były takie projekty, może nie taki sam, ale żeby były te same panie, bo było bardzo miło, bardzo fajnie. Że były radosne i zadowolone. Rodzice też zadowoleni, myślę, że wszyscy, tym bardziej, że przychodzili tutaj i naprawdę grzecznie czekali, aż projekt się odbędzie, aż dzieciaki nabawią się z nami, będą tworzyć i w żaden sposób nikt tak naprawdę nam nie przeszkadzał, nie utrudniał. Wszyscy byli bardzo zaangażowani, wszyscy nas wspierali, cała szkoła, pracownicy szkoły. Projekt rzeczywiście dotyka dosyć trudnego przedsięwzięcia, jakim jest komunikacja niewerbalna. Ale myślę, że tutaj, w tej szkole dzieje się tak dużo projektów jest realizowane, że młodzież jest też chyba tak bardzo już otwarta na to, żeby na nowe działania, że świetnie się odnalazła w tym, co myśmy też przedstawiały. Ja bym chciała powiedzieć, że tej jesieni była bardzo ładna pogoda, a jednak dzieci chciały przyjść do szkoły, jednak rodzice chcieli tutaj podwozić dzieci. Jak się ma obok siebie ludzi, którzy są troszkę zwariowani, którzy mają pomysły, są młodzi, byli niektórzy nauczyciele, no wtedy takie projekty wychodzą, a ja jestem zawsze przychylny takim osobom i to super wyszło. Te wolne po lekcjach, dzieci miały zagospodarowane, piękne zajęcia, na niektórych uczestniczyłem i jestem zachwycony, zadowolony i chciałbym jeszcze.